Dawno, dawno temu żył sobie mężny książę. Nie bał się nikogo i niczego. Jednak w całym swym męstwie był bardzo samotny. Brakowało mu miłości, prawdziwej księżniczki. Wyruszył zatem w daleką podróż w poszukiwaniu tej jedynej, której gotów był oddać swoje serce. Przebył bardzo daleką drogę, ale niestety nadal nie odnalazł ukochanej. Pewnego dnia książę odnalazł w skale stary, zwinięty papirus. Jeśli jesteś księciem z bajki, przeczytaj to uważnie, drogi podróżniku. W tej krainie uwięziona jest piękna księżniczka, zaczarowana przez okrutną wiedźmę. Dawno, dawno temu została zamknięta w pięknym drzewie. Tylko miłość prawdziwego księcia może pokonać zły urok. Tylko spotkanie takich serc może uwolnić księżniczkę i przywrócić ją do życia. Książę, do dzieła. Szukaj tej jedynej i ofiaruj jej to, co masz najcenniejszego. Po paru wyczerpujących dniach wędrówki i nieudanych poszukiwaniach postanowił odpocząć pod drzewem. Już zrezygnowany i pełen wątpliwości wypuścił swe serce z dłoni. Z drzewa wyszła piękna księżniczka, pocałowała księcia i powiedziała: jesteś moim wybawcą. Długo czekałam na wybawienie, a ty okazałeś się najdzielniejszy ze wszystkich ludzi na świecie. Książę skłonił się lekko, ujął księżniczkę za rękę i poprowadził w stronę zamku. Po paru dniach poprosił księżniczkę o rękę, a ona się zgodziła. Odbyło się huczne wesele, a para podczas uroczystości stanęła na najpiękniejszym ślubnym kobiercu. I od tej pory żyli długo i szczęśliwie do końca życia. Tomorrow.